Przechodzimy, proszę Państwa i mili goście, do sesji e-commerce'owej, gdzie faktycznie fantastycznymi gośćmi, nie tylko z tego panelu, ale również dalej, zastanowimy się, co e-commerce zmienił w retailu. I zaczynamy naszą sesję od panelu, który się nazywa Turbo Agile, bo faktycznie te zmiany, które za nami są i jeszcze przed nami, no faktycznie przeszły w drastycznym tempie. Mówiło się o tak zwanym tsunami e-commerce czy huraganie, ale faktycznie musimy sobie powiedzieć, że te zmiany dotknęły nas wszystkich i w tym panelu będę miał przyjemność gościć kolegów z różnych branż, bo są branże takie jak właśnie Daniela, który pracuje w drogerii, którzy w jeden kwartał faktycznie mogli zarobić na coroczną premię, no ale oczywiście mamy też takie firmy jak Michała Wojasa, których działania były mocno nadwyrężone przez COVID i przez zamknięcie lokalizacji, które posiadał, ale faktycznie nie przeciągajmy dłużej, tylko wskoczmy od razu do pytania na rozgrzewkę, które mamy. Co, drodzy koledzy, zmieniliście w waszych zespołach, organizacjach w trakcie COVID i jak się zmieniła organizacja po tych zmianach? Tutaj może daleko nie szukając zapytam się właśnie, oddam głos Michałowi. Dobra, czyli jakby patrząc powiedzmy na dwa etapy, czyli etap od razu COVID i etap teraz i dalsza przyszłość, no to oczywiście jeżeli nam zamknęli sklepy, gdzie my posiłkujemy się magazynami tych sklepów stacjonarnych, mamy taką trochę hybrydę, czyli wysyłamy i z magazynu centralnego i ze sklepów, więc no tutaj nam odpadło 150 magazynów, natomiast mieliśmy możliwość i też to też było takie dobre dla naszych pracowników, że mogliśmy ich chociaż częściowo wysyłać do pracy i mogli nam pomagać w tych zamówieniach internetowych, no bo rzeczywiście marzec, kwiecień, no to był duży skok w online. Natomiast tak powiedzmy na dłuższy horyzont, no to no troszkę musimy się zbudowywać, bo rzeczywiście coraz większą wagę także u nas, gdzie my no wywodzimy się z offline'u, powiedzmy sobie szczerze, no to coraz więcej jest w online i też mój zespół się powiększa. I też widać choćby po wydatkach marketingowych, gdzie no, to dobrze i niedobrze, bo też ograniczyliśmy powiedzmy wydatki na choćby gazety, co jest, no niestety gazety i to bardzo fajne typu polityka mają duże problemy, bo rzeczywiście jak sobie analizujemy, to cała branża w ogóle odchodzi z reklam w gazetach, natomiast rzeczywiście jest cały czas wzrost marketingu online plus influencerzy, którzy no jeszcze więcej powiedzmy robią i też, no oczywiście jest to droższe, wszyscy się na to rzucili, więc to tak w dużym skrócie. Super, dziękuję Michał. Jarku, mieliśmy przyjemność rozmawiać na kiedyś na panelu, jakieś to było dwa miesiące, przepraszam, temu. Wtedy zadałem Ci pytanie odnośnie wpływu COVID na Waszą działalność, gdzie Jakler traktuje jako faktycznie taki top brand premium, a tak jak często jest to pokazane, że dotyka półkę środka najbardziej różnego rodzaju epidemii, czyli co COVID u Was faktycznie zmienił w Waszym biznesie? Dzień dobry wszystkim, chciałem wszystkich przywitać i moich kolegów panelistów i wszystkich uczestników tego czatu tak na początku. No, w naszym biznesie się dużo zadziało w zasadach przestrzeni e-commerce'owej, bo klienci, którzy byli nauczeni na wizytę w naszych tam 35 salonach, nagle zostali od tej przyjemności przebywania w pięknych wnętrzach odcięci. I nie byliśmy w stanie na to jakby szybko znaleźć recepty, żeby po prostu ich zachęcić do zakupów. A teraz, gdy już salony są otwarte, no to widać to, że ci klienci chętnie bywają w pięknych rzeczach, dobrymi, pięknymi przedmiotami. A w e-commerce się zdarzyło to, że no tak jak u wszystkich były takie wystrzały, które się trafiły od marca tego roku. No ten progres w klientach premium, polskiego premium zaznaczam, jest dosyć duży, który się przeniesie do internetu i tutaj zostali. Komfortowe zakupy i tak dalej, z możliwościami zwrotów towarów i tak dalej, to jest jakby
przewaga konkurencyjności nad offline'em, rozbudowa zespołów właśnie dotyczących e-commerce poszła mocno do przodu, a klienci bardzo chętnie korzystają z zakupów, wydając no, u nas już znaczne środki, no bo jednak u nas meble, akcesoria i wszystkie elementy wewnętrzne no, są spółki, no, można powiedzieć, wyższej. I dlatego ważną sprawą było to, żeby tych klientów przyzwyczaić do kupowania takich dóbr, których wcześniej kupowali, ale w dużo mniejszej ilości. I ta grupa klientów jest coraz to większa. Ona się coraz to więcej buduje, bo to jest jednak komfort zakupów, to jest możliwość większej ilości produktów niż możemy pokazać w salonach naszych. I ta dostępność, no wiadomo, to jest kluczowe, że klient ma naprawdę komfort w formach płatności, które my oferujemy, jakby w całym spektrum działania, a logistyka i dostawy do klienta są tak samo opanowane przez e-commerce, jak i salony stacjonarne. To jest, że dostarczamy do klientów wszystkie produkty, montujemy, rozpakowujemy, zabieramy opakowania i wychodzimy, a u klienta dostaje całe gotowe wnętrze. Fantastycznie. A nie jest to proste, bo to są gabaryty. Ale dobrze, przejdźmy do Daniela. Daniel, trafiłeś do... Może nie trafiłeś. Zostałeś zatrudniony przez Drogerię Natura rok temu w sierpniu. 3 miesiące wdrożenia. Wiem, że pracowaliście nad nową stroną, a tutaj przyszedł 2020 i COVID. I fantastyczne wzrosty, nie tylko powodowane tym, że znalazłeś się w organizacji. Proszę powiedz mi, jak sobie z tym poradziliście i jak COVID wpłynął na was, no bo wy faktycznie drukowaliście pieniądze. Kuba, wiesz, to nie do końca wyglądało aż tak różowo, jak by mogło wydawać, bo oczywiście zawsze patrzymy w tego, że gdzieś kategoria mocno rosła. Po drugie, grupa, bo właściwie jakby moje zadanie jest troszeczkę szersze niż tylko Drogeria Natura. Prowadzimy też dość znaczną sieć aptek, dystrybucję leków i ja myślę, że każdy miał swój sztab kryzysowy. Niestety w przypadku ten zdarzył się dość tak sharp, tak? To znaczy u nas nie było tak rozsądnego komunikacji do przedsiębiorców, że takie ryzyko może być. Wiele firm z uwagi na bardzo wysokie wskaźniki gospodarcze w styczniu i lutym posiadało bardzo wysoką bazę nieopłaconego stoku w momencie lockdownu, który tak naprawdę w większości przypadków był wręcz nawet historyczny jak na ten okres, bo jednak gospodarka była rozpędzona w styczniu, lutym. Więc tak jak w jednych firmach sztab był kryzysowy, związany raczej z możliwością utrzymania i płatności zobowiązań. W naszym przypadku ten sztab kryzysowy raczej dotyczył możliwości zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, sprostania oczekiwaniom e-commerce'u i w trzeciej też również kolejności zapewnienia dostępności produktów, no bo my mieliśmy jednak jakąś kluczową, czuliśmy tu duże zobowiązanie. Jeżeli trzymając się bardziej tego e-commerce'u, faktycznie był to okres bardzo dużego boomu. My generowaliśmy wzroty po 1000-1000 parę procent. Natomiast to nie było tak, że wcześniej nie było tego boomu, tak? Bo styczeń, luty to też okresy setprocentowe, więc widząc taką dynamikę, myśmy szykowali się już trochę wcześniej do tego typu wyników. I oczywiście być może wydarzył się trochę lipiec, wydarzał się w marcu, a to, co planowaliśmy na sierpień, wydarzało się w kwietniu. Natomiast dla nas najistotniejsze było to, żeby tak czy siak rozbudowywać się bardzo szybko i pod to przygotowywać. Także walczyliśmy elastycznie, miejscami profesjonalnie, miejscami mniej. Był okres, że budowaliśmy sami stoły z płyt USB, tak żeby móc sprostać wymaganiom klienta. Działaliśmy tak, jak się dało. Przejdziemy do Bartka, bo branża budowlana, którą też reprezentuję, oczywiście też świeciła triumfy w tym okresie. Bartku. Jasne. Dzień dobry Państwu. Tak jak Kuba wspomniał, ja może na początek dwa słowa na temat firmy, bo firma nie jest typową firmą reprezentowaną zapewne na tej konferencji, ponieważ SIG jest firmą, która jest skupiona przede wszystkim na rynku inwestycyjnym, czyli na dystrybucji B2B. Dlatego tutaj o ile to, co powiedziałeś, Kuba, że branża budowlana rzeczywiście miała takie swoje 5 minut, zwłaszcza na początku COVID-u, ponieważ nas ten lockdown tak naprawdę nie dotknął. Wszystkie inwestycje, które były rozpoczęte na początku, jeszcze przed COVID-em, no musiały się toczyć, ponieważ tam były już dosyć duże pieniądze, jakby to powiedzieć, wprowadzone w ruch. Natomiast to też nie do końca jest tak, że każda część tej branży budowlanej działała tak samo, bo dużo mówiło się o tym, że
tak jak przed chwilą Daniel wspomniał, z nudu zaczęliśmy odkurzać wiertarki czy elektronarzędzia, czy robić remonty. To nie do końca jest na przykład nasza część rynku. Natomiast widzieliśmy pewne zmiany związane właśnie z COVID-em, choćby w momencie, kiedy rozpoczęła się kwestia blokad na granicach, czy korków na granicach i pewnego takiego dużego szturmu na firmy, które miały towary na stanie magazynowym. Tutaj to też już padło, posiadanie towaru we własnym magazynie stało się taką wartością ponad wszystko, ponieważ znaczna część asortymentu budowlanego, zwłaszcza tego inwestycyjnego, który służy do wykończeń na przykład biurowców, jest produkowana poza terenem Polski. Na przykład gro sufitów podwieszanych jest produkowana w Niemczech i w momencie, kiedy pojawiły się korki na granicach, a firmy wykonawcze miały, umówmy się, gigantyczne kary wpisane w opóźnienia, które w kontrakty na realizację usług budowlanych, no nagle wszyscy się rzucili po to, żeby po prostu mieć towar. Więc okazało się, że można było naprawdę sporo wygrać właśnie posiadając towar w magazynie. To był taki ten sam początek, no później oczywiście to się rozładowało. No, branża budowlana ma jeszcze to do siebie, że ma pewną taką inercję ze względu właśnie na to, że są tematy czy inwestycje, które zostały rozpoczęte, one przeważnie są doprowadzane do końca. Natomiast widzieliśmy efekt drugiego kwartału, kiedy zgodnie z wszelkimi danymi rynkowymi, czy to GUS-owskimi, czy raportów już stricte branżowych, zdecydowane były, widać było zmniejszenie ilości rozpoczynanych inwestycji. Mimo pozwoleń inwestorzy nie decydowali się na rozpoczęcie i teraz w tej chwili tak naprawdę widzimy, jak ta fala, powiedzmy, covidowa dochodzi do tej branży, ponieważ to, co było rozpoczęte jeszcze na początku roku, czy jeszcze w roku poprzednim, jest w tej chwili wykończone, natomiast te inwestycje, które się nie rozpoczęły, są gdzieś, no, powodują to takie zmniejszenie wartości rynku, co oczywiście ma swój wpływ na przykład na presję cenową, bo tych naszym klientem jako SIG-u głównym klientem są firmy wykonawcze, więc te firmy, które dotychczas, powiedzmy, główną ich troską w zeszłym roku było pozyskanie odpowiedniej ilości pracowników do zrealizowania prac, których naprawdę było mnóstwo na rynku, w tej chwili ze względu na wstrzymanie inwestycji, no bardziej, no powiedzmy, pojawiła się taka krew na rynku związana z wyżynkami cenowymi pomiędzy poszczególnymi uczestnikami. No i oczywiście to schodzi w dół również w stronę zakupu materiałów. Jasne, super, dziękuję. Tak od strony, powiedzmy, makro. Dzięki za tą szeroką wypowiedź. Oprócz Was, którzy pracują gdzieś tam operacyjnie w waszych biznesach, jest z nami Krzysztof z firmy Director Accenture, którzy faktycznie mają szeroki widok na rynek i obsługują wielu branż, więc Krzysztof, jeżeli mógłbym Cię prosić o słowo komentarza, jak Wy sobie poradziliście w Waszej organizacji, no bo też operacyjnie COVID dotknął Was, ale też jak Wasi klienci, którym doradzacie być może z podobnych organizacji, których tutaj mamy, czy widziałeś jakieś po prostu jakieś punkty wspólne? Tak, dzień dobry wszystkim. To może zacznę od tego, jak to na nas wpłynęło, bo my też zostaliśmy na początku i to dosyć mocno dotknięci przez ten kryzys, tylko dla nas to nie był kryzys, a raczej szansa, można powiedzieć, tak? Dlatego, że w pierwszych tygodniach tak naprawdę od momentu rozpoczęcia lockdownu no, napływały do nas duże liczby, dziesiątki zapytań o pomoc w stawianiu rozwiązań e-commerce'owych, digitalowych, ale to nie były rozwiązania, nazwijmy to, docelowe, tak? Bo wszyscy chcieli mieć coś postawionego na szybko w ciągu tygodnia, dwóch, maksymalnie trzech, coś, co będzie rozwiązaniem quick and dirty, a potem w dalszym czasie można by było pomyśleć o zmianie tego na docelowe rozwiązanie. Tak? No więc takich ad hocowych zapytań naprawdę było dużo, to spowodowało, że no niestety nasza praca też uległa zmianie, czyli jeszcze dłuższych godzinach musieliśmy pracować niż to było do tej pory. Ale podobnie było z naszymi klientami, tak? No bo klienci, mamy naprawdę klientów z różnych branż, tak? No wiadomo, że branża fashion tutaj została no, mocno dotknięta, jeżeli chodzi o sklepy stacjonarne. Dużo część ruchu przeniosła się do sklepów internetowych i tutaj pojawiły się też w niektórych przypadkach chociażby wyzwania związane ze stabilnością czy z utrzymaniem takich platform, tak? Żeby ten zwiększony, natężony ruch na tych stronach mógł to wytrzymać. Teraz widać, że to już powoli zaczyna wracać trochę do
do tej sytuacji, która była przed pandemią, tak? Nasze badania pokazywały też, bo zrobiliśmy w Polsce i globalnie serię różnych badań, różnych raportów opublikowaliśmy i w Polsce przykładowo, a wyszło na to, że w ciągu pierwszych tygodni czy miesięcy pandemii co piąty Polak zrobił zakupy w internecie w trzech kategoriach, które badaliśmy, tak? I to była moda, to była uroda i elektronika. Co piąty Polak, tak? To jest 20% naszych tutaj rodaków, a 30% ponad powiedział, że będzie kupować coraz więcej jeszcze w internecie, więc widać, że ten rynek się będzie powiększał, ta dynamika rynku też będzie. On nie będzie oczywiście się zachowywał tak agresywnie i tak szybko, nie będzie już rósł, jak było to w ciągu pierwszych tygodni, no ale jednak na pewno sytuacja w świecie e-commerce, digitala globalnie i w Polsce no będzie inna niż jeszcze pół roku temu chociażby. Jestem całkowita racja. Te badania się potwierdzają też z badaniami Izby Omnichannel Kupuje Wygodniej, gdzie faktycznie też ogromny odsetek klienta, który wcześniej nie kupował online, zrobił to pierwszy raz w tym też okresie. Ale faktycznie wracając do naszych organizacji i tego, że musimy się przygotować na to, co będzie, powiedzcie mi proszę, to też jest bardzo, bardzo ogólne pytanie, natomiast doszczegółowicie je proszę wy, nad czym będziecie pracować w nadchodzących okresach, no bo musimy w coś inwestować, wiemy, że przyszłość jest niepewna, natomiast jednego, co możemy być pewnym, tym, że musimy sobie z tym jakoś radzić, zabezpieczając nasze biznesy, przede wszystkim przez e-commerce, łączenie tego z retailem. I tutaj Daniel, proszę powiedz, bo szczerze się mocno interesuję naturą, jakie wy macie plany na najbliższą przyszłość? To znaczy my mieliśmy bardzo interesujący projekt, bo my właśnie jesteśmy przed uruchomieniem, właściwie kończymy wymianę ERP-a, WMS-a, POS-u, platformy komersowej, wdrożenie szyny, PIMA. Fajny taki okres, taki lżejszy w cudzysłowie, także kategorii długu technologicznego, no to była trochę definicją tego długu technologicznego, ja bym mógł powiedzieć, tak, więc jakby nie za bardzo było miejsce na jakieś tam gdzieś szczątkowe, tylko no trzeba było podejść trochę taką metodą, postawmy firmę z boku, gotowi, no to któregoś, mam nadzieję, szczęśliwego dnia, przełączymy się na logiczny, no i do takiego dnia się szykujemy, więc tak naprawdę okres inwestycji stricte technologicznej, która stałaby się endlerem dla takim możliwością uruchomienia zmian w procesach biznesowych właśnie się u nas kończy, no bo drogerie czy apteki, to nie jest tak, jak już tam przychodzimy do Klera, wydajemy 50 tysięcy, dostajemy dwa wazony i kanapę, jest tylko u nas naprawdę na bardzo, bardzo długo zbierać. Stąd my będziemy musieli bardzo mocno optymalizować, szczególnie w kontekście takich miejsc, które bardzo mocno straciły na sprzedaży sklepów stacjonarnych. Ta sprzedaż jeszcze nie odbiła, bardzo dużo działań i wysiłku podejmuje na sprognozowanie potrzebnego zapasu, prawidłowe procesy replenishmentu, lepsze zarządzanie zasobem pomiędzy sklepem internetowym i offline'owym. Dlatego trochę zaczynamy traktować nasze sklepy stacjonarne i wydaje mi się, to jest dość przełomowe. Przebudowujemy cały algorytm właśnie, żeby to był podobny replenishment do planowania sprzedaży bardziej. Łączymy te dwa jakby magazyny, dwa źródła sprzedaży i replenishment robimy nie pod puste sztuki, ale pod planowaną sprzedaż klientów i to jest duże wyzwanie dla nas. Natomiast to faktycznie widać, że zaczyna działać. No i oczywiście będziemy dalej rozwijać możliwości e-commerce'owe, wliczając tę ekspansję zagraniczną, bo ewidentnie tej dynamiki nie zamierzamy tracić. Co więcej, planujemy tą dynamikę znacząco zwiększyć w roku też nowych, dlatego że do tej pory kategoria kosmetyczna, ale także faktycznie była taką kategorią o lekkiej konkurencji, powiedziałbym, tak? Jakby z uwagi na dominację głównego podmiotu, szczególnie w drogeriach, nigdy interesariuszy nie mieli ochoty rozwijać sprzedaży online'owej. Kiedy ma się dominację w offline, nie jest się zainteresowanym online. Zrozumiała i słuszna strategia. No teraz my chcemy trochę to pozmieniać, mamy trochę taką rolę challengera w branży i na pewno będziemy pokazywać takie rzeczy, które będą trochę challengeujące. Modeli biznesowych, a nie tylko takiego nowego UX-u czy czegoś w tym stylu, no bo to na pewno nie pozwala wygrywać. Super, super, dzięki za tą długą wypowiedź, aż bardzo konkretną. No, dużo się dzieje na waszym rynku, bo też parę fajnych transferów w zeszłym roku było też do zaprzyjaźnionej twojej apteki DOZ, czy Gemini, czy teraz wiem, że zmiana przy aptece Melisa. Jest w toku, więc naprawdę fajnie się na tym rynku zaczyna dziać i bardzo konkurencyjny. Ale tutaj wywołałeś Jarosława
do odpowiedzi w sprawie Krela. Czy faktycznie inwestujecie być może w jakąś personalizację czy innego tego typu rzeczy, żeby faktycznie to doświadczenie zakupowe klienta, kupując wazon i fantastyczny coach, było lepsze? Odpowiedź do Danielowi, że oczywiście, że mamy rzeczy takie, które są z górnej półki w wyposażeniu wnętrz, ale mam takie, które są dostępne naprawdę dla wielu. W tym roku wprowadziliśmy szeroko rozumianą limited edition wersję mebli, która odniosła naprawdę wielki sukces i w online przede wszystkim, bo była do tego dedykowana, ale także w offline, pokazując jakby trochę bardziej dostępne produkty, ale tylko w wybranych kolorach i wybranych modelach. To tak na marginesie tego, że sięgamy też szerzej, to znaczy patrząc na analizę rynku, jesteśmy dostępni w bardzo przyzwoitych, bardzo dobrej jakości przyzwoitych i jesteśmy dostępni w tych górnych rejonach polskiego premium. Na pewno przymierzamy się do zrobienia takiego dużego kroku i połączenia dwóch serwisów, czyli serwisu wizerunkowego, który jest osobną bytę, z e-commerce'em, bo to jest krok, który możemy zastosować i musimy go zastosować. I to jest wyzwanie mega ogromne, żeby była ta wrażeniowość, ale też żeby była konkretna informacja dla naszych klientów, którzy oczekują coraz więcej konkretnych informacji przed przyjściem do naszego salonu. Oni wtedy przychodzą przygotowani, oni wiedzą, jakie elementy wyposażenia chcą, ile one rzeczywiście kosztują. I wtedy się skraca decyzyjność klienta w salonach, gdy on jest już tam w rozmowach z naszym handlowcem, projektantem, designerem, który robi mu cały dom, rezydencję, mieszkanie. Takie duże wyzwanie do przyłączenia tego, połączenia tych dwóch bytów w jeden, który będzie pokazywał wszystkie rzeczy, które w tej chwili mamy, czyli ten piękny wizerunek i te realia zakupowe. I to, tak patrząc generalnie, jest nasz największy krok. Na pewno poszerzamy po raz kolejny bazę naszych produktów, tylko że my robimy dokładną selekcję naszych produktów, które kupujemy u dostawców w Europie, bo są to znane europejskie brandy. I tu po prostu poszerzamy tą bazę, bo nasi klienci, tak jak i większość klientów fashion i branży juwelery i tak dalej, jednak lubi otaczać się markami, tak? Coraz to więcej ludzi poszukuje marek. U nas też trwa to, że edukujemy tego klienta, co to jest marka Porada, mylą czasami z Pradą i tak dalej, i tak dalej. Także to jest przed nami, żeby tych klientów naprawdę pokazać im te produkty, wyedukować, w związku z tym, że Polacy dużo podróżują, w tym roku oczywiście nie, ale podróżują w ogóle, jakby rozpoznają już, jakie są te produkty i to jest marka, jednak marki sprzedają się również bardzo dobrze. Tylko to muszą być marki z naszego poziomu, tych produktów, które my produkujemy sami jako Kler, czyli mebli tapicerowane, kanapy, sofy plus łóżka tapicerowane w bardzo fajnych materiałach, bardzo wysokiej jakości, gdzie jest coraz to większy popyt na tkaniny i oczywiście w skórach jest to pożądanie jakby tej skóry, tego prestiżu. Super, czyli z tego co zrozumiałem, faktycznie łączenie dwóch platform z taką chęcią zachowania zarówno identyfikacji marki ładnej wizualnie, dużego kontentu, ale również sprzedaży, plus włączenie większej liczby marek. Kuba, mogę coś zapytać? Bo miałem już dyskusję, ale muszę coś Jarka zapytać. Jarek, a sądzisz, że jest w twojej branży na second hand? Tak jak na przykład Zalando chwali się, robią estymację tego rynku. Ja się zastanawiam, gdzie w końcu w meblach ktoś to pójdzie. Mimo, że się nudzą po dwóch, trzech latach i zaczyna się, i tam żona zaczyna się kręcić, wtedy są wydatki, jeszcze starym nie ma co zrobić. To jest przestrzeń dla was? To jest bardzo trudny temat, ponieważ wiele firm, które zajmowało się sprzedażą komisową i tak dalej, ma duże problemy z tym, żeby te meble sprzedawać. Był taki rynek mebli holenderskich, który się ściągało w latach 90. i początkiem XX wieku też do Polski, ale to nie jest jakiś tam duży rozwój. Polska jednym z głównych producentów mebli, jak wiecie, w świecie, znaczy w Europie i w świecie, tak?
produkujemy. Także nie jest rynkiem samochodowym, motoryzacyjnym, tak? Że jednak to jest, kanapa jednak jest trochę częścią taką intymną, tak? I tu trudne są wyobrażenia o tym, a producenci lokalni czy globalni, czy tapicerzy są w stanie zrobić dany model w dosyć dobrych jakości i w dosyć dobrej cenie, ale to nie będzie produkt markowy, nie? Second handy jednak markowe, no to jest coś innego. To jest dosyć trudny temat, żeby go na polskim rynku tą mentalność zmienić. Kupujemy oczywiście używany samochód premium albo luksusowy, albo jakikolwiek. Jesteśmy go w stanie wyczyścić, zdetailingować, a jednak kanapa, położenie głowy na podłóżce, na podłokietniku, w którym ktoś już leżał, to jednak jest w naszej mentalności duże zachowanie higieny, mimo tego, żeby to można było zrobić. Znaczy każdy ma pewne fantastyczne wspomnienia z kanapą. Najważniejsze, żeby one były nasze i żeby to była nasza kanapa. Ale przejdę do Michała, no bo faktycznie zamknęliście wasze lokalizacje w trakcie COVID-u. Tutaj moje pytanie połączę też z pytaniem pani Agnieszki. Czy po otwarciu, teraz inwestując też na przyszłość, myśląc o przyszłym rozwoju, co macie na uwadze? A drugie pytanie też do tego, jeżeli mógłbyś połączyć, czy w jaki sposób wpłynęliście na ceny, czyli zostając ze stokiem, myśląc już i mając w produkcji pewnie kolekcję na przyszłość, czy w jaki sposób zadziałaliście też cenowo? Okej, więc krótko, horyzontowo oczywiście, tak jak praktycznie cała branża, no zeszliśmy z cen i efekt był, z jednej strony mieliśmy miesiące, że był wzrost, zwłaszcza w e-commerce, powiedzmy 100% rok do roku. No z drugiej strony to się odbiło niestety na marży i kwestia stoku. Mamy wiele modeli, które są powiedzmy modelami klasycznymi, więc też podjęliśmy trochę taką decyzję strategiczną, żeby też nie wyprzedawać się i nie produkować znowu tego samego, tylko wybraliśmy sobie część produktów, które wiemy, że możemy sprzedać na jesień, w kwietniu, tak? I te modele sobie przygotowaliśmy pod nową kolekcję. No z racji tego, żeby właśnie nie robić z jednej strony wyprzedaży, a z drugiej strony masowej produkcji. A my jesteśmy bardziej elastyczni, bo pamiętajmy, że akurat nasza firma ponad 90% to jest produkcja lokalna, w większości w Polsce, a Portugalia, Włochy, więc tutaj możemy sobie w miarę szybko, elastycznie zarządzać. Nie mamy problemu, że towar nam płynie z Chin powiedzmy kilka miesięcy, i dużo wcześniej musimy estymować, czy mamy te zamówienia anulować, czy nie. Więc natomiast tak, jeśli chodzi o ten rok, to marże na pewno będą dużo niższe i to jest spadek kilku punktów procentowych rok do roku. Zauważamy cały czas spadek trafiku w sklepach i to jest spadek rzędu 30%. No i pewnie do końca tego roku, zważywszy, że no, cała Warszawa pracuje zdalnie, no to tak zostanie. No nie oczekujmy, że nagle ludzie ruszą do sklepów, jak raz, że ich nie ma na miejscu, bo są powiedzmy gdzieś tam pod Warszawą czy jeszcze dalej. Dwa, pracują zdalnie, więc też nie ma takiego popytu dużego na buty wyjściowe na przykład, tylko bardziej na klapki czy dresy. Więc tyle z kwestii stoku. A jakbyś przypomniał dalsze pytania? Pytanie było, w co zainwestujecie w nadchodzącym okay. czasie? Więc mamy kilka planów tak naprawdę. Lada moment pojawi się nowy brand. Za wiele nie mogę mówić, natomiast to się wydarzy bodajże jeszcze w październiku. Głównie skupimy się na online, natomiast wybrana oferta będzie dostępna w sklepie, w sklepach stacjonarnych. To jest brand, który jest skierowany do młodszego klienta, produkt trochę tańszy. No i chcemy trochę zawojować w innej półce, że tak powiem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mocno idziemy w analitykę cały czas. To, co powiedział Daniel, w ogóle współczucie, jak usłyszałem listę życzeń, no to szacun. My też mamy jakby replenishment na tapecie, pozostałe tematy na szczęście już mamy za sobą, natomiast wdrożenie właśnie POS-ów czy nowego e-commerce'u to jest, no zobaczy, będzie ciekawie. To jest to. Mamy dodatkowo plan na wprowadzenie nowych linii produktowych, więc chcemy też trochę zaadresować do trendu, który
od kilku lat jest rozpoznawany w fashion, czyli trend, powiedzmy, produktów eko, czyli te produkty niekoniecznie skórzane, natomiast powiedzmy przyjazne środowisku, natomiast pamiętajmy, że skóra naturalna też jest bardziej przyjazna środowisku niż chodzi o plastik. Mhm. No tak. Spoko, bardzo, bardzo dziękuję. Czas mi się będzie zaraz powoli kończył za 15 minut, więc szybko przejdę jeszcze do Bartka, później zajmiemy się pytaniami z czatu. Panie Agnieszko, widzimy je oczywiście, więc na pewno na pewno nie odpowiemy. Bartku, w telegraficznym skrócie, jakbyś miał teraz zamknąć oczy i powiedzieć, gdzie się znajdzie za 6 miesięcy w swoich projektach, co by to było? Jeżeli chodzi o to, co rozwijamy w tej chwili, od zeszłego roku rozwijamy takie dwie koncepcje. Po pierwsze, jedną z nich jest rozwój platformy naszej e-commerce'owej, nie tylko jako miejsca zakupowego czy sprzedażowego, ale jako takiego, my to tak sobie wewnętrznie nazywamy, cyfrowego miejsca spotkań z klientami. Bo chodzi o pewien spójny przepływ danych, informacji, cen, ofert i tak dalej pomiędzy naszymi pracownikami a naszymi klientami. I to jest coś, do czego rozwijamy kolejne funkcjonalności. One nie są może widoczne dla osoby, która przyjdzie z zewnątrz, która nie jest zalogowana ze względu na specyfikę serwisu, ale coraz większą ilość takich dodatkowych elementów dostarczamy zarówno naszym klientom, jak i naszym pracownikom. I na koniec tego roku mamy zaplanowane dosyć duże elementy rozwojowe z tym związane. Przepraszam, nie mogę teraz jeszcze o tym powiedzieć. A drugą rzeczą to jest rozwijanie, szukanie takich elementów problematycznych w codziennym działaniu naszych klientów, czyli rozwiązywanie ich problemów w sposób cyfrowy, w sposób internetowy. I to widzimy, że to niekoniecznie ma przełożenie na tą sprzedaż tu i teraz przez internet, przez e-commerce, ale buduje lojalność i widzimy, że ta rentowność klientów, którzy wchodzą w korzystanie z tych rozwiązań dodatkowych, w tym modelu omnichannelowym, który rozwijamy od kilku lat, jest jakby... No, działa bardzo dobrze, jeżeli chodzi właśnie o budowanie takiej lojalności i to są też ta druga część, którą rozwijamy w tej chwili dosyć intensywnie. To bardzo ważne, że łatwiej jest klienta utrzymać, aniżeli go zdobyć, bo koszty akwizycji faktycznie rosną. Krzysztof, jak przysłuchiwałeś tutaj kolegom i tak jak mówię, wracam do tego, że macie sporo badań. Ostatnie gdzieś tam, które miałem okazję, to też szczerze globalnie traktuję się, jak się zmieniają nasi klienci post-COVID. Czy mógłbyś powiedzieć o swojej refleksji na temat przyszłych zmian, czy to klientów, czy w biznesach, na które patrzycie? Może najpierw z perspektywy tego, co według nas widzimy, już się zaczyna dziać, tak? To na pewno jest znowu większy nacisk na integrację między kanałami, tak? Czyli budowanie tej omnikanałowości już takiej naprawdę z najwyższej półki. Tak? No bo wiadomo, że teraz tak naprawdę sprzedaż występuje nie tam, gdzie jest towar, ale tam, gdzie jest klient. I klient może być teraz wszędzie, szczególnie, że mam jeszcze jakieś utrudnienia, jeżeli chodzi o dostęp do sklepów stacjonarnych, tak? Czyli może być, nie wiem, w metrze, w samochodzie, w domu, w pracy, czy również właśnie w galerii handlowej. A omnikanałowość i personalizacja, która za tym idzie, jest bardzo powiązana, czy wręcz nierozrywalnie powiązana z danymi, tak? Data and analytics, to jest to, co teraz tak naprawdę będzie napędzało prawdopodobnie większość biznesów, bo większość biznesów stoi na jakichś rodzajach danych, tak? Każdy ma jakiegoś rodzaju dane, czy są dane produktowe, czy są dane transakcyjne, dane historyczne, czy dane, które gdzieś tam sobie na własne potrzeby firmy forecastują. No i co z tych danych wyniknie, to jest ten ultimate goal, nazwijmy to, czyli ten C360, tak? Czyli ten widok 360 stopni na twojego finalnego klienta, czy na twojego konsumenta i to o tym, kim on jest dla ciebie, tak? Jak on z tobą kupuje, jakie on ma z tobą interakcje. I sprawienie, żeby ta ścieżka, po której klient chodzi, kontaktując się, czy oddziałując razem z twoją firmą, była jak najbardziej dla niego przyjazna, tak? A koniec końców z punktu widzenia sprzedawcy kończyła się jakąś transakcją mniejszą czy większą i zbudowaniem lojalności, bo jednak lojalność tutaj w dzisiejszych czasach jednak też jest kluczowa. Super. Bardzo dziękuję za zwięzłą odpowiedź. Słuchajcie, tak naprawdę panel nam się powoli dobiega końca. Jest kilka pytań z publiczności, szczególnie tutaj od pani Agnieszki. Z jednej strony pytanie jest, czy w jaki sposób, czy macie pomysł na zagospodarowanie tych klientów z tak zwanej Silver Generation, czyli 55+,
na pewno znajdą coś u Daniela, to pewne. Z drugiej strony jest pytanie odnośnie reklamy w trudnych czasach, no bo w czasach COVID każdy pamięta o tym, że cashflow musi się zgadzać. Wycięliśmy reklamy, nawet te internetowe w niektórych organizacjach, czy jakby później dalej redukowaliście, czy zmieniliście penetrację reklamową? To jest drugie pytanie. I w sumie skupmy się na tych dwóch. Znaczy ja powiem, jeżeli chodzi, to ja może zacznę od tego, które powiedziałeś jako pierwsza, które pojawiło się nieco później, czyli o klientach 55+. Wydaje mi się, że to jest tak, że ta grupa już jest coraz bardziej internetowa. Jeżeli popatrzymy na dane rynkowe, ci klienci, osoby w tym wieku już to nie jest, internet nie jest jakimś diabłem rogatym, tylko jest po prostu częścią normalnego funkcjonowania. Oczywiście nie wszyscy z nich są równie sprawni, ale to jest grupa, która jak najbardziej ma rosnące znaczenie, również ze względu na to, że dysponuje większymi portfelami. To jest wiek, w którym człowiek ma tą chyba najwyższy dochód rozporządzalny, tak statystycznie rzecz biorąc, bo dzieci już w domu nie ma, jest gdzieś na szczycie swojej kariery, a jeszcze nie musi liczyć na ZUS i emeryturę, więc jak najbardziej jest to grupa bardzo interesująca, do której pewnie trzeba w różnych branżach dotrzeć specyficznie, choćby w ten sposób, że patrząc na wersje mobilne naszych serwisów, powinniśmy dawać możliwość łatwego wyboru i większych czcionek, bo to jest coś, to wiesz, Kuba śmieje się, ale tak naprawdę to jest jeden z elementów, który my żeśmy przerabiali u siebie, tak? Że właśnie ta wielkość czcionek na wersji mobilnej była elementem, który wśród naszych klientów jest dosyć duża grupa, 55. Masz rację, ale powiem ci, że jedynie takie zmiany widziałem na stronach rządowych, że możesz zmienić sobie wartość ekranu, możesz kontrast zrobić na taki typowo sprzedażowy, tego nie widziałem, dlatego też się uśmiechnąłem. Tak, znaczy to myślę, że to są elementy, które dopiero zaczynają być gdzieś w świadomości, bo tak faktycznie ta generacja 55+ jeszcze klasycznie rzecz biorąc kilka lat temu była traktowana jako nieinternetowa. Tak, i myślę, że super. Dopiero teraz do tego po prostu dojrzewamy i to się będzie działo w najbliższym czasie. Super, dzięki Bartosz. Daniel, bo mówię, jesteś wcześniej? Tak, no chciałem powiedzieć Bartkowi dwa słowa, bo myśmy jednak wyrośli na offline jako Kler w wyposażeniu wnętrz i zawsze mieliśmy klienta, który jest dojrzały. I jakby chcieliśmy iść w ogóle, znaczy idziemy w ogóle w drugim kierunku, żeby nasi klienci byli coraz to młodsi. Jednak klienci, o którym mówicie, to jest w tym wieku już takim dojrzałym, dużo wydają na wyposażenie wnętrz, tak jak powiedzieliście, zgodnie z tym, co się stało w ich życiu. Ale zakupy przez internet to jednak jest dla nich dosyć duże wyzwanie, bym powiedział, mimo tego, że dysponują najnowszym sprzętem, najnowszymi smartfonami, tabletami, to jednak jest dla nich duże wyzwanie, żeby to zrealizować. I w e-commerce to się odbywa najczęściej przez jakiś call center, że pani w wieku tam 60 lat kupuje jakąś rzecz i jednak chce, żeby ją poprowadzić lub zarejestrować za nią zamówienie. I tu jest taki, myślę, generalnie globalny problem oprócz technologii, z którą sobie radzą jedni lepiej, drudzy gorzej. Jasne. Dzięki, Jarku. Kontynuując ten temat, absolutnie zgoda. Tutaj jeszcze odniosę się do pytania pogłębiającego od pani Agnieszki. Tak, no tutaj jest kilka elementów dla tej grupy. Tutaj Jarek przed chwilą wspomniał o tym wsparciu i to jest bardzo ważne, ta obsługa klienta i wsparcie techniczne szalenie ważne, bo rzeczywiście to jest grupa, która nie zawsze sobie z tym wszystkim radzi. Druga rzecz to jest prostota rozwiązań, które chcemy zaproponować. A trzecia, no bo w tym na przykład te większe czcionki, a trzecia to jest zaufanie. To jest też grupa, która nie do końca, która charakteryzuje się, i tutaj znowu odwołując się do badań, mniejszym zaufaniem do form zdalnych niż pokolenie dwudziestokilkulatków na przykład. Więc tutaj też są te elementy budujące zaufanie. Są istotne, czyli na przykład możliwość korzystania z marki, którą znają z offline'u, jest jakby przełamaniem tej bariery.
Oczywiście, ale to przyszłość pokazuje, że e-commerce to nie jest tylko ekran, telefon i sklep, który widzimy na froncie. Dokładnie. Praktycznie w toku rozwoju voice searcha czy Alexa jak pracuje w Stanach, możemy już zamawiać sobie produkty czy poprzez subskrypcję. Pewne rzeczy uczymy się tego, nie musimy cały czas mieć nowych rzeczy i te rzeczy po prostu nam, ten replenishment będzie w naszej lodówce, tak? W dużym skrócie. Super. Okej. Okay. Ja jeszcze mam pytanie do Krzysztofa, bo faktycznie my gdzieś tam tu mocno siedzimy w naszych własnych biznesach, szczególnie w Polsce. Tutaj trzymamy kciuki za rozwój cross-borderu u Daniela. Natomiast Krzysztof ma możliwość popatrzenia z szerszego spektrum na to, jak się świat zmienia w organizacjach. I powiedz mi, Krzysztof, jakbyś miał się podzielić takimi dwiema rzeczami, które twoim zdaniem w przyszłości zmienią coś w naszej gospodarce post-covidowej, co by to było? Znaczy, na pewno będzie gospodarka post-covidowa pewnym wyzwaniem, tak? Bo jeszcze nawiązując do poprzedniego tematu, to są osoby 55+, tak? Z naszych badań wynika, że to są osoby, które najbardziej na przykład boją się powrotu do galerii sklepów stacjonarnych, ale jednocześnie są to osoby, którym najbardziej zależy na bezpośrednim kontakcie z sprzedawcą czy z towarem, tak więc na pewno w świecie post-covidowym będziemy musieli jakoś zaadresować takie dylematy, z którymi będziemy musieli się niestety spotykać na co dzień. Tak? Wiadomo, że taki poziom pewności czy zaufania będzie podnosił coraz szerszy, mam nadzieję, też poziom takiej ogólnodostępnej higieny w sklepach, tak? Czy dezynfekatory, czy obsługa w maskach, czy jasne wytyczne i przestrzeganie tych wytycznych nie tylko przez sprzedawców, ale również przez klientów, tak? A drugą rzeczą, która wydaje mi się w świecie post-covidowym będzie też wyzwaniem, wydaje mi się, tak? To będzie umiejętne połączenie tego świata offline'owego i online'owego, dlatego że do tej pory, tak jak tutaj koledzy mówili, jednak niektóre firmy skupiały się w przeszłości tylko na offline i na tym wyrosły, tak? Mamy też firmy, które zaczynały swoją działalność, jak Warby Parker chociażby, tak? To jest firma, która była czystym pure playerem e-commerce'owym, zaczynała swoją historię w internecie, jednakże też z biegiem czasu przeszła do dosyć płynnie, tak? Do sprzedaży stacjonarnej. Obecnie większość ich sprzedaży generowana jest w sklepach stacjonarnych, tak? Więc wydaje mi się, że umiejętne połączenie e-commerce'u, umiejętne połączenie mobile'a, tak? Bo mobile jest teraz coraz istotniejszy, a umiejętne połączenie i wykorzystanie sklepów stacjonarnych, których forma się zmieni. Tak? To już nie będzie taka forma, jak była do tej pory, że przychodziły rodziny z dziećmi do sklepów stacjonarnych czy galerii handlowych na wycieczki weekendowe i chodziły po 2-3 godziny oglądając różne towary. Ta forma się zmieni i sklepy też będą musiały znaleźć swój nowy format, tak, w przyszłości. Więc te wszystkie aspekty, wydaje mi się, to będzie jedno z największych wyzwań, z którymi wszyscy koniec końców będziemy musieli się zmierzyć. No, my po naszych salonach widzimy, które są w powierzchni od 500 do 2500 metrów kwadratowych każdy, że u nas to jest naprawdę sytuacja dosyć komfortowa, bo nie ma takiego trafiku, który by wpadł nagle, nie wiem, przyjechały dwa autobusy, chcielibyśmy, żeby tak było. Tych klientów jest dosyć sporo i po prostu oni przychodzą, ale oni mają taki komfort, i przed COVID-em, i w czasie COVID-u, i teraz można powiedzieć lekko w tej sytuacji, w której jesteśmy, że tam naprawdę spotkać drugą osobę, która by siadała na tej samej kanapie, to trzeba by bardzo, bardzo, bardzo chcieć. Dlatego na przykład jak byliśmy zdziwieni, że zamknęła się branża, znaczy otwarła się branża materiałów budowlanych, taką jak mają tam Bartek i to działało, bo byliśmy trochę źli, że w salonach meblowych salony meblowe nie mogą być otwarte z powodu zarządzenia naszego rządu, które zostało wydane, bo i tak tam nigdy nie było takiego trafiku, który mógłby spowodować jakiekolwiek zakażenie większego niż na przykład OBI albo innych tego typu marketach budowlanych. Także to jest w zależności od branży, to co powiedział Krzysztof, to będzie nowe wyzwanie dla galerii handlowych. I to jest generalnie główny poziom, w którym klienci się będą musieli przyzwyczaić do tego, że to nie jest do zwiedzania bardziej i do spędzania czasu, tylko jakby do robienia zakupów. Tak? Do robienia zakupów, tak, no ale potrzebujemy tego doświadczenia. Super, panowie, bardzo, bardzo wam dziękuję za ten panel w imieniu swoim i wszystkich uczestników.
Zbliża się godzina, kiedy musimy przerwać. To jeszcze raz bardzo Wam dziękuję.